Sławek, tuszonka taka, tuszonka z mięsa. To smalec z cibulą, a to sało. Czyli słonina. Słonina. Dubicze Cerkiewne, jesteśmy w zajeździe u pana Janka. Bardzo miło! Witam. Jesteście chyba jedyną restauracją, jedynym miejscem w naszym województwie, gdzie możemy spróbować smaków kuchni białoruskiej. Tak, bo już takiego nie ma. Nie ma? Nie ma. Jak to się zaczęło? Skąd taki pomysł? Bo nigdy takiego nie było. I wrnuli się do kuchni tradycyjnej naszej, koliśnej. Jeździ po Białorusi, zbierał przepisy po wioskach, swoje dzieciństwo szopomniał. O, co jeł, to jest niezapomniane smaki. I tako po trochu. Ale sam pan u siebie gotował w domu, jak był małym chłopcem? Tak, ja od 12 lat sam barył sobie. O, tak życie ułożyło się. Mnie matka zmarła i musiałem... Wiem, co to głód. No, nieraz głodny by nie było czego jest. Wsiak bywało. No i teraz nie masz narykaty. No panie Janku, przyjeżdżają do was turyści. Często z daleka, no, niekoniecznie z naszego województwa. Co najbardziej mi smakuje? Co pan słyszy? Oj, muszę im haluszki, draniki. A dranki to co to? Placki ziemniaczane. O! Paranka. To jest placków ziemniaczanych przełożona, albo bezmięsna to pieczarkami i warzywami, a mięsna to mięso i placki. Mhm. O ten placok właśnie mięso, placok mięso. Od razu smaki dzieciństwa się przypominają od babci. No co tam, przy chryczuny robimy. A chryczuny to co to? Kiedyś robiło się w szyi z husie. O, no a teraz huś weźmy. To my robimy z kurczaka. To kasza gryczana, mięso mielone i to zawinione w skórku i peczone. O. Ja, panie Janku, widziałem tutaj taki kociołek. W tym kociołku jest golonka. A, to tuszanka. Tuszanka. Tak. To jest mojemu odnóży sama golonka w kawałkach i ona tuszana. O. I drugą mają, że tam golonka, kapusta, kartofli, morkow. O, to taka bolsza, bogatsza wersja. No, co jeszcze w kociołkach mają? Wereszczaka mają czasem. A co to jest jagnięciny? To też takie jagnięciny, okej. Okay. Danie jednogarnkowe takie. Chłopski garnek jakby takie, chociaż my jagnięcinu dajemy. Ale wy takie duże porcje, że u was się nie da rady zjeść. Co? Wereszczaka litr 25. Porcja. O. Paranka męcza. Co tam? O, maczanka była w kociołku i też. A to, panie Janku, ja dzisiaj... A to szci. To taka zupa, tak? To taka z kapusty? Zupa, z kapusty. Solotko i kapusty. Musi być stara kapusta, nie z młodej. Nie, tak? Nie. I kilka dni musi warzyć się ona, w ciepłym stojaty. Bo kiedyś jak je warzyło się, to stawiło się czerwoną piecz i szło do roboty. I ono cały piecz, cały dzień, dwa stojało, poczuje tam, to miło się pomału. I ono smaku nabierało tego. Bo jak tego zwarzysz za jeden dzień, to ono nie ma smaku, musi ono postojaty. O, i wtedy dopiero za 2-3 dni on smak ma. I wy tutaj, panie Janku, wszystko na świeżo robicie? Tak. Każdą potrawę? No znaczy, no siłaje, nie no siłaje, musi powaryć się. No, to ja wiem. O, to siłaje dopiero ma 2 dni, to jeszcze ono nie było takie. 100% jak ma być, jeszcze mnie nie smakuje we mnie do końca. Rozumiem. A to ja się na bieżąco robimy. No, maczanka. O, maczanku zaserwujemy. Kiedyś robiło się to z żeberok. Żeberka i sos taki z smetany. I to też poczuje stojało i duszyło się tak. Teraz żeberka za tłusty się. To my robimy albo z schabu, albo z szynki. No, w sosie śmietanowo-cebulowym. Lokal jest w Dubiczach Cerkiewnych. Tak. Ja go chciałem bardzo gorąco polecić, bo to są unikaty. No, takie unikaty. Dania, panie bolsz, Janku, to... Takie bolsz nie budę, jak mnie nie budę. Niech to takim czymś nie budę bawić. No, to prawda. No. Nie boi się pan, że jednak kuchnia białoruska, że to tak trochę ludzie sceptycznie nastawieni? Ale to nasza kuchnia. No. Jak się jedzą, to...
Dokładnie, bo ta... To znaczy, w takiej kuchni powinny jesty, tak? No, panie Janku, kiedyś obok siebie mieszkali prawosławni, katolicy... No i teraz my żyłem. I dalej tak żyję. I dalej żyłem. To nie robi jakichś tam wyrzutów, że o tym prawosławny, drugi katolik. Oczywiście. No. Panie Janku, czego trzeba dla was? Spokoju. Bo już nie zresztą do morady. No, trochę ludzi jest. Przyjeżdżają. No, zaraz sezon zaczynają. Będzie lepiej. Będzie lepiej. Ale taki, słuchajcie, taki kubeł strzaskać. Normalnie na tydzień chyba starczy. Koniecznie do pana Janka w Dubiczach musi się zajechać. O, jak Śląska przyjeżdżają, to w Unii to jeszcze u nas nie. No to, że trzeba z czymś nie jeść, no unikają, że swoje danie znaczy tak jeść, jak tak podają, znaczy tak, które jest. No, no tylko później jak smetano i mało kto jeść. No, u nas smetano ją. O, teper ty o paranki z placków ziemniaczanych też smetano ją dajemy. Mało kto raz po u nas bez smetany. No. No tak przyjęte, że nas do ciała albo smetana, albo własne mleko szło. A panie Jarku, wprowadzacie czasami coś nowego do karty waszej? Tak, my mieniałem co tego. Prawie co dań coś innym w nas. Mhm. No, nie ma tak, że cały czas to jest samo. Tutaj dostałem kwas, to wy też kwas tak, sami robicie? Tak, to z chleba. Szczęsłowo chleba kwas. Kwas chlebowy? Tak. No, to też oryginalne. Oryginalnie, jeszcze sok z brozy mają. Mhm. Czyli sok z brzozy, okej. Okay. Tak, ściechają, sami robimy. A sami, tak? Ale tak. To ten sok z brzozy, to w jakim miesiącu go trzeba zbierać? Sierów ranej zaczęło się, na początku kwietnia już był. Mhm. Czy marca nawet, czy w marcu. Dwa tygodnie ranej był jak zawsze. Mhm. No. I robię, pasteryzuję. No to też fajne, że to takie nasze. No, pamiętam, no, że tradycyjny nasz napój. Kwas był. On już taki takiego kwasu nie toho, bo kiedyś był kwas kwasny, sama nazwa kwas. To był kwasny. On dopiero teraz słodki robi, to był kwasny, on nikt nie chce pić. No. Także trochę pomieniało się smaki ludziom. Ale jak ja mały był, to kwas to był kwasny. No. No. No i kwas musi ten alkohol mieć, bo on fermentuje. Także niewskazane dużo picy, jak jechać. Ja chciałbym dla pana życzyć wszystkiego dobrego, żeby... Dziękuję. Żeby się dla pana wiodło, żeby pan tak dalej gościł tych turystów wszystkich, bo to jest po prostu coś, co pan robi, to jest wyjątek. No, to jest fenomen na skalę województwa można. Ja nie znam drugiej białoruskiej tej. No może... Nie ma. Po takich potrawach czysto białoruskich to nie ma. Przypomina mi się taka kuchnia u babci. Kapusta to jakby można powiedzieć standard w województwie, ale taka jak jagnięcina, mięciutkie mięso. Marchewka, kurki. No po prostu to jest petarda. Każdy zachwala.